W tym filmie wyprowadzimy sobie najbardziej podstawowe tożsamości trygonometryczne, które wiążą ze sobą wartości różnych funkcji trygonometrycznych od tego samego kąta. W tym celu przypomnimy sobie definicję funkcji trygonometrycznych w trójkącie prostokątnym. Mamy trójkąt prostokątny, powiedzmy, że ten bok będzie miał długość a, ten będzie miał długość b, ten będzie miał długość c, tutaj będziemy mieli kąt alfa. No i teraz wiecie, że sinus kąta alfa, to jest stosunek przyprostokątnej przeciwległej, czyli A, do przeciwprostokątnej, czyli do C. Kosinus alfa to jest stosunek długości przyprostokątnej przyległej do kąta, czyli w tym wypadku ona ma długość B, podzielona przez stosunek przeciwprostokątnej, czyli C. Tangens alfa to jest stosunek przyprostokątnych, przeciwległej do przyległej, czyli A przez B. No a kotangens alfa to jest Odwrotny stosunek, czyli stosunek przyprostokątnej przyległej do przeciwległej. No dobrze, to to są definicje, które już znacie. Teraz przypomnę ważne twierdzenie, które też bardzo dobrze znacie, mianowicie twierdzenie Pythagorasa. Wiemy, że suma kwadratów przyprostokątnych musi być równa kwadratowi przeciwprostokątnej. Teraz mogę obie strony tego równania podzielić przez c kwadrat. No to zrobię to, a kwadrat przez c kwadrat, dodać b kwadrat przez c kwadrat, równa się c kwadrat podzielone przez c kwadrat, to będzie po prostu 1. No a teraz mogę to zapisać jeszcze w innej postaci, bo a kwadrat przez c kwadrat to jest a przez c do kwadratu, no a b kwadrat przez c kwadrat to jest b przez c do kwadratu. No i zobaczcie, że ten stosunek, który tutaj mamy, to jest dokładnie ten stosunek, który występuje w definicji sinusa. Ten stosunek, który tutaj wystąpił, to jest dokładnie ten sam, który występuje w definicji cosinusa. Czyli tym samym dostaję tutaj taki ważny wzór, że cosinus, a przez C to był sinus, czyli że sinus alfa do kwadratu, dodać cosinus alfa do kwadratu, to jest zawsze równe 1. Teraz najczęściej zapisuje się to w skrócie w takiej postaci, że ten kwadrat pisze się tutaj przy nazwie funkcji, czyli sinus kwadrat alfa, dodać cosinus kwadrat alfa równa się 1. No ale to znaczy dokładnie to, co tutaj jest napisane, że to jest wartość funkcji sinus od kąta alfa podniesiona do kwadratu. Czyli to jest sinus alfa podniesiony do kwadratu. Należy nie pisać tych nawiasów, to często się w skrócie pisze to w ten sposób i każdy wie o co chodzi. No, i to jest pierwsza taka tożsamość, bardzo ważna, którą wyprowadziliśmy, która nosi nazwę jedynki trygonometrycznej. No, jak widać, to jest po prostu konsekwencja twierdzenia Pythagorasa. Teraz możemy zauważyć, że ten stosunek, który definiuje tangens, czyli a przez b, można w jakimś sensie rozszerzyć, podzielić licznik i mianownik przez c. No to ja to zrobię. A przez c będę miał w liczniku. Napiszę nawiasy tutaj, żeby wiadomo było, która kreska łamkowa jest, która, która jest ta główna kreska. Nie lubię takich piętrowych ułamków, ale tu wyjątkowo taki napisałem. No a a przez c to jest po prostu sinus, tak? A przez c to jest sinus. No a b przez c to jest cosinus, czyli tangens alfa. To jest po prostu stosunek sinusa alfa do cosinusa alfa. No i to jest druga podstawowa tożsamość, która wiąże ze sobą wartość funkcji tangens sinus i cosinus od tego samego kąta. No teraz wiemy, że kotangens to jest odwrotny stosunek do, do tego, który definiuje tangens, czyli można to zapisać w takiej postaci, że kotangens alfa to jest odwrotność tangensa alfa. Lub równoważnie odwrócić ten stosunek, czyli napisać, że to jest cosinus alfa przez sinus alfa. Wszystkie te równości są prawdziwe, no i one wiążą ze sobą wartości funkcji tangens, kotangens, sinus i cosinus od tego samego kąta alfa. No dobrze, ale tutaj ograniczyłem się do definicji funkcji trygonometrycznych za pomocą. Stosunków w trójkącie prostokątnym. No, a wiemy, że definicje funkcji trygonometrycznych dają się rozszerzyć na kąty dużo większe niż kąty ostre na kąty nie tylko dodatnie, ale również ujemne. No i taka definicja to była definicja za pomocą okręgu jednostkowego. Powiedzmy, że to jest okrąg jednostkowy. Tutaj mamy oś y, oś x. No i bierzemy sobie Jakiś kąt, jego początkowe ramię pokrywa się z dodatnią półprostą w kierunku osi x, a końcowe ramię gdzieś tutaj przecina okrąg jednostkowy. No i wiemy, że jeżeli to jest kąt alfa, mierzymy go w tę stronę. No i tutaj współrzędne tego punktu to jest po prostu jakieś x i y. No to wiemy, że współrzędna x to jest wartość kosinusa tego kąta alfa. Natomiast współrzędna y to jest wartość sinusa tego kąta alfa. Taka była definicja. No dobrze, teraz dorysujmy sobie tutaj, zawsze tak możemy zrobić. Taki trójkącik prostokątny. O, tutaj też jest rzut. Powiedzmy, że narysuję ten dolny, tutaj w powiększeniu obok. Mam taki trójkąt. Prostokątny. Czyli tutaj mamy kąt prosty. No i teraz jaka jest długość przeciwprostokątnej w tym trójkącie? No to jest promień naszego okręgu jednostkowego, czyli ona jest równa 1, ta długość, tej, tej przeciwprostokątnej. No a jakie są długości przyprostokątnych? No zauważcie, że tutaj to jest ta współrzędna x naszego punktu, a tutaj jest współrzędna y naszego punktu. Czyli długość tego poziomego odcinka będzie równa długo długości tego odcinka. W tym, w tym wypadku, akurat dlatego kontakt, który tutaj narysowałem, to służona x jest ujemna, ale długość odcinka to zawsze jest liczba dodatnia. No i ona jest związana z tą służoną w ten sposób, że to po prostu jest wartość bezwzględna tej długości. Czyli tutaj mamy po prostu wartość bezwzględną z x, a tutaj, a w tym wypadku akurat ten y jest dodatni, ale równie dobrze mógł być ujemny, ale niezależnie od tego, czy jest dodatni, czy ujemny, długość tego odcinka to będzie zawsze wartość bezwzględna z tej służony y. No czyli to będzie wartość bezwzględna z kosinusa alfa, no a to będzie wartość bezwzględna z sinusa alfa. No dobrze, no ale to jest również trójkąt prostokątny, czyli tutaj znowu mamy twierdzenie Pitagorasa, które mówi nam, że suma kwadratów przyprostokątnych, z których jedna ma długość moduł z y, druga przyprostokątna ma długość moduł z x, że suma kwadratów tych przyprostokątnych jest równa 1. No ale ta przyprostokątna to jest sinus naszego kąta alfa. Ta druga przyprostokątna to jest kosinus kąta alfa. No i teraz jak mam kwadraty, no to w zasadzie ta wartość bezwzględna jest napisana niepotrzebnie. No bo niezależnie od tego, czy wstawię tutaj liczbę dodatnią czy ujemną, jak ją podniosę do kwadratu, to wyjdę, wyjdzie zawsze to samo. Wyjdzie dodatnia liczba. Czyli mogę te wartości bezwzględne pominąć. I napisać, że to jest po prostu sinus kwadrat alfa dodać cosinus kwadrat alfa, no i w sumie ma to dawać 1. Czyli odtworzył mi się wzór na jedynkę trygonometryczną, ta sama tożsamość, którą wyprowadziłem poprzednio, opierając się tylko na definicji funkcji trygonometrycznych w trójkącie prostokątnym. Widzimy, że tę samą tożsamość spełniają wartości funkcji trygonometrycznych dla dowolnego kąta alfa dodatniego, ujemnego, dowolnie dużego. No i tak samo możemy. Za pomocą krygu jednostkowego zdefiniować sobie tangens alfa jako po prostu stosunek sinusa alfa do cosinusa alfa. No a kotangens zdefiniować jako stosunek cosinusa alfa do sinusa alfa. I wtedy te sinusy, kosinusy mogą mieć, mieć dowolne wartości, dodatnie, ujemne i itd. No i odpowiednio. Pozwolą obliczyć wartości tangensa i kotangensa. No i to są te trzy tożsamości, które należy znać, bo one wiążą ze sobą wartości różnych funkcji trigonometrycznych od tego samego kąta.